Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj partię, którą rozegrałem w Titlet Tuesday z pewnym czeskim młodym szachistą. Nazywał się Richard Stalmach. Moi drodzy, grałem z tym zawodnikiem, również partię klasyczną na żywo. Jest to 14-letni Mistrz Fide, który szczycił się już rankingiem około 2380. Także naprawdę bardzo wysoki ranking, jak na 13-latka ówczesnego. Teraz ten ranking ma około w granicach 2300 Elo. Moi drodzy, partia, którą tutaj zagrałem z tym moim zawodnikiem, miała charakter dosyć dynamiczny. Graliśmy 3 minuty plus 1 sekundę na ruch. No, i e, przedsta przedstawiam tutaj taką dosyć, że myślę, że krótką, żwawą, e, przyjemną analizę. Mianowicie, mój przeciwnik rozpoczął posunięciem e, d4, skoczek f6, e, tutaj zagrałem, posunięcie c4, g6. No to widzimy, że królewsko-indyjska się szykuje, oczywiście, z mojej strony. Co ciekawe, w partii klasycznej również grałem z tym zawodnikiem, oby, m, obronę królewsko-indyjską, w partii, e, tak, klasycznej, dobrze mówię. E, tam udało mi się zwyciężyć w tej partii klasycznej, z czego jestem zadowolony, posunięcie E4 ze strony tutaj mojego przeciwnika. Postanowiłem zagrać tutaj Roszadę żeby e, sprowokować go do ruchu E5, który no, może do najlepszych nie należy, bo koń E8 i to jest też odrębny temat. Tam można by było grać D6 i C5, rozwalać to centrum w ten sposób, tak jak to robił Fischer, e, bodajże z Byrnem chyba grał taką partię. E, skoczek F3 zagrał mój przeciwnik, nie dał już tu się podpuścić do E5. Posunięcie D6, posunięcie H3. Okej, okay, taki wariant jest bardzo popularny, dosyć ciekawy. Plan białych tutaj na pewno będzie taki, żeby próbować grać posunięcie G4. No ja zagrałem sobie skoczek A6. Lubię grać ten ruch, e, dlatego że fajnie tutaj bronię C7. Mam możliwość zagrania C5, mam możliwość zagrania E5, żeby następnie skoczka wprowadzić na pole C5. E, posunięcie goniec E3 ze, ze strony mojego przeciwnika. No i moi drodzy, w tym momencie zagrałem właśnie posunięcie E5. Posunięcie E5 e, od razu atakuje centrum. No i teraz. E, Powiem Wam, że bicie tutaj do najlepszych nie należy, bo od razu odbijam, skoczek odbija, tam jakaś może nastąpić wymiana hetmanów lub on wcześniej wymieni hetmany. Koniec końców stawiam bierze na E8 i atakuję tutaj ten środek. Na pewno czarne tu się świetnie rozgrywa, więc bicie jest rzadko spotykane, jeżeli białe chcą tutaj rozgrywać dobrze grę. Moi drodzy, w tym momencie mój przeciwnik zagrał posunięcie koniec E2, co się wydaje normalnym ruchem które jest posunięciem rozwojowym, ale Niestety ten ruch już jest małym błędem. Zaraz do tego e, przejdę, tylko pokażę alternatywę, jak należałoby na przykład zagrać. Można byłoby zagrać D5, to jest tradycyjne posunięcie. I na przykład skoczek C5 z atakiem tutaj na punkt E4 Hetman na C2 mógłby również, tak, e, mogłoby tak nastąpić. No i tutaj trzeba grać A5, żeby nie było B4. E, tu się też przerzuca skoczka na D2, gra się G4. Oczywiście ja cofnę jeszcze kilka ruchów. Bo skoczek C5, skoczek mógłby zagrać na D2, to się spotyka dosyć częściej. Na przykład A5 ze strony czarnych, G4, żeby. Ten ruch jest takim ruchem, który przeszkadza w zagraniu F5 dla czarnych. Tutaj czarne białe, przepraszam, plan mają taki, żeby czasem zrobić długą roszadę, a czasem król zostaje w centrum. No i tutaj myślę, że goniec D7, zdrowy ruch, żeby, który wyprowadza ostatnią lekką figurę. No i to jest taka normalna, teoretyczna pozycja, w której tutaj czarne planują. Dojść do ruchu F5, można próbować grać koń E8, ruch F5 jest możliwy, oczywiście można król G8, skoczek na G8 i do F5 można próbować dochodzić. Tutaj w tym momencie też. To bicie jest nie najlepsze dla białych, bo tracimy fajnego gońca a te zdwojone pionki nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Czasem to bicie jest możliwe w pewnych momentach, ale to już na głębszy temat, na głębsze rozważania, moi drodzy. Wróćmy do pozycji. Tutaj mój przeciwnik zagrał goniec e Dlaczego ten ruch, według mnie, nie tylko oczywiście mnie, da trochę tu sprawdziłem, jest błędem? W partii oczywiście tak poszło i. Od razu tutaj należy wybić pionka na D4, wyjaśnić tą sytuację. Jest to bardzo dynamiczne posunięcie, dlatego że no tutaj skoczek odbił od ręki, no chyba tak trzeba, chociaż yy, podpowiadają tutaj komputery szachowe, że goniec D4 byłoby ciutkę lepsze. Ale przeciwnik odbił od ręki, grając dosyć schematycznie. Dlaczego to jest takie fajne dla czarnych? Dlatego, że tutaj białe jeszcze nie mają roszady. Czarne oczywiście tą roszadę już mają i od razu wieża E8 z atakiem mocnym na punkt E4. No, i trzeba jakoś reagować. Słuchajcie, no tutaj można by było zagrać na przykład goniec D3, co byłoby solidniejsze. No, przeciwnik od razu F3. I zauważcie teraz taką fajną rzecz, że ten ruch H3, wcześniej zagrany, teraz okazuje się taką słabością, bo tutaj trzeszczy punkt G3. Na przykład, no i tutaj trzeba zareagować w sposób dynamiczny i zagrać koń H5. Tak też uczyniłem. No tutaj gra się dosyć ideowo, więc taki ruch myślę, że każdy powinien zagrywać, grając królewską indyjską. Plan jest prosty. Chcę zagrać na G3 z atakiem na wieżę i chcę wymienić tego gońca. Było pytanie do mnie, dlaczego wymieniamy gońca za skoczka, kiedy goniec strzela w swoje białe pionki. Otóż myślę, że odpowiedź jest dosyć łatwa, no bo przede wszystkim czarny zachowuje parę gońców, a pozycję i tak możemy otworzyć, grając F5, musimy otwierać czarnymi pozycje, grając typu F5 z ideą C6, na przykład D5 i para gońców myślę, że się często przydaje. Nie ma tutaj twardych reguł na to, no, ale w ten sposób trzeba zagrywać. Moi drodzy, w tym momencie przeciwnik zagrał goniec F2. No, nie pozwolił mi tu zagrać skoczkiem. No, wystraszył się zupełnie. No, i ja teraz zagrałem posunięcie skoczek C5. Co no jest trochę normalnym, ale można byłoby zagrać lepiej, ja zaraz do tego wrócę przepraszam, za wró chwilę do tego wrócę tutaj jeszcze tylko pokażę, że dobrym zagraniem całkiem dobrym zagraniem w tym momencie było zagranie G4 mimo wszystko, jak skoczek by się władował na G3, no to wierzę G1 trzeba grać, no tutaj nie mam wyjścia wymieniam e, tego gońca, Hetman wymienia i mogę dać szacha, no i powiem wam szczerze, ta pozycja jest e, no koło równości, ale myślę, że z praktycznego punktu widzenia tutaj czarne mają e, fajną, myślę, że ciekawą grę, gdyż nie ma Hetmana i jest para gońców no tutaj można by było zagrać hetman f2, broń boże bić pionka bo mogą być problemy po długiej roszadzie i te wieże mogą nas tak nieźle atakować po prostu moglibyśmy wymienić hetmany i grać zwyczajne jakieś c6 goniec d7, próbować grać d5 ustawić skoczkę na c5 po prostu grać figurami dosyć aktywnie tak mogłoby nastąpić tak nie nastąpiło, po gońcu F2 zagrałem skoczek C5, ale też moi drodzy, jest lepsze zagranie w tym momencie, mianowicie goniec E5 to też jest ruch ideowy, który no, przegapiłem generalnie tutaj partia była dosyć szybka prawda, bo blicowa, jeszcze w necie 3 plus 1, no i taki ruch jest dobry, taki ruch jest dobry, bo jeszcze bardziej widzimy, jeszcze mocniej kontrolujemy tymi dwoma figurami punkt F4, punkt G3 no i teraz na przykład po rozpędzonym posunięciu przez białe, czyli Roszada, co nie jest najlepszym ruchem w tym momencie, ale takie posunięcia generalnie się zagrywa, tak? E, tak, patrząc troszkę na niższy poziom z rozpędu. No to tutaj e, zauważcie, że jedna figura, druga figura, trzecia figura, czwarta figura wchodzi do akcji i na króla e, tutaj się robi niezły atak. No i teraz spróbujmy znaleźć dobre posunięcie dla czarnych, co by mogło nastąpić. E, można sobie oczywiście zatrzymać film, ja już pokazuję, uwaga. Goniec bh 3 Standardowe uderzenie tutaj na króla. Jeżeli nie, nie w ogóle nie patrzymy innych ruchów, no po prostu przy, zobaczymy, jak co będzie po, ofi po przyjęciu ofiary. E, GH. Hetman dałby szacha na G5. Król H1. No i tutaj dosyć forsowny wariant, bo trzeba dać szacha. No grozi wzięcie wieży, tak? Więc tutaj wy, wybicie jest obowiązkowe. Hetman G3 grozi mat. No grozi mat, więc jedyną obroną tutaj białych jest posunięcie f4, trzeba oddać kolejnego pionka. No ale tutaj za darmo mamy oczywiście pionka z szachem, bawimy się za darmo, król 1 hetman g3. Tu oczywiście mamy wiecznego szacha czarnymi, jeżeli chcemy remis, jakbyśmy grali z Karsenem, no to myślę, że ten remis byśmy wzięli. E, oczywiście tylko po polemizuję, e, pokrucha 1 e, należałoby tutaj zbić na f4, znowu grozi mat. No i tutaj wieża nie ma wyjścia, jakby jak wybić gońca, hetman bije f4. No i moi drodzy, ta pozycja jest oceniana jako wygrana dla czarnych. Mamy tutaj wieżę za dwie figury u białych, ale trzy pionki więcej za to król jest odkryty jest bardzo groźnie. Można grać z planem wieża E5, jakaś wieża G5, próbować dać mata na H4. Generalnie tu się czarnymi gra praktycznie łatwo, łatwo i przyjemnie. Na przykład taki ruch bardzo niebezpieczny na D5. Teoretycznie niebezpieczny, bo tutaj czasem jakieś widełki wchodzą, ale atakujemy też Hetmana. No, jest fatalny, bo można dać szacha na H4 kon z kontrolą na E6, na przykład król G1. No i tutaj wieża bije 4, czyli już 4 piony więcej. Wszystko się broni. Zdwajamy, zdwajamy wieżę. No pozycja jest kompletnie wygrana. Wiem, że to się łatwo mówi, ale no trzeba potem sobie już logicznie próbować to wykończyć. Tak mogłoby nastąpić, tak nie nastąpiło, moi drodzy. Ja zagrałem tutaj posunięcie skoczek na C5. Mój przeciwnik zrobił w tym momencie roszadę, no i standardowo tutaj yy, skoczek na F4. Co jest ciekawe, yy, cały czas wchodzi takie bicie na H3 mimo wszystko, bo to się tak bardzo fajnie ogląda, jeżeli, znaczy inaczej, te bicie na h3 wchodzi, no to jest takie standardowe posunięcie ideowe, no po biciu dalej byśmy próbowali grać to samo, czyli goniec e5, hetman g5, może hetman g5 z szachem szybciej i król ma wielkie kłopoty, no ale ja tak nie zagrałem, moi drodzy, ja po prostu zagrałem skoczek f5, f4, widocznie jeszcze mam za mało doświadczenia, poza tym czasu jest za mało, żeby taki ruch wykonać, no powinienem, po, mógłbym być lepszy, jeżeli, e, znaczy jeżeli bym był lepszy arcymistrzem powiedzmy, e, no to taki ruch e, tutaj byłby niewybaczalny, po, może w ten sposób to ujmę, ale po skoczek f4 też mi się podobało, takie prostsze szachy tutaj po prostu konstruuję i hetman g5 grozi, no i mój przeciwnik, moi drodzy, moi drodzy zagrał hetman d2 z atakiem od razu na skoczka. Wydaje się to dobrym posunięciem, ale jest jeden ruch, który już tutaj wygrywa partię, i to jest zadanie dla Was. Można sobie zatrzymać film i poszukać rozwiązania. No i moi drodzy, w tym momencie już pokazuję ten ruch. Jest to zagranie właśnie Hetman G5. Zobaczcie, co się teraz wyrabia. Są dwie piekielne groźby: przede wszystkim grozi Mat na G2 i grozi Skoczek bije na H3. Z, ze zdobyciem Hetmana Bo Hetman D2 nie ma żadnego punktu oparcia No i w tym momencie Mój przeciwnik się zamyślił na około minuty No i koniec końców Wybił Hetmanem na F4 Tutaj została zrobiona wymiana No partia trwała jeszcze Moi drodzy tutaj z 30 ruchów nie będę tych posunięć pokazywał, bo myślę, że nie ma sensu, e, co by było gdyby, jakbyśmy tam grali dalej. No Jest, jest hetman za lekką figurę. E, myślę, że wielu z nas by tę partię już czarnymi zwyciężyło. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i do, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!